Setki przelewem. Film dedykowany Robertowi Rodriguezowi i Quentinowi Tarantino. Rozdział pierwszy. Pusty portfel. To był kiepski koniec kiepskiego poniedziałku. Wlokłem się syfiastą ulicą spowitego smogiem miasta z bolesną świadomością przegranej. Chłód trzymał świat w kajdanach, a wiatr przypominał oddech szatana, który przesadził z miętówkami. Joe Dropping. Wyjątkowo gorąca laska. Wygląda łatwej gotówki i samotnego wagabundy. Uwolniłem wymiętą paczkę od ostatniego szluga. Frankie Desperado. Samotny wagabunda. Szuka szybkiej kasy i wyjątkowo gorącej laski. Sięgnąłem po portfel. Brakowało tylko muzyki Ennio Morricone i pustynnych kłaczków, którymi wiatr mógłby targać po jego pustych przegrodach. Ale noc była młoda, a mój umysł przechodził w tryb kreatywnej rozkminy. Szwane plany mają to do siebie, że są proste jak kiepskie dowcipy. Zazwyczaj sprawdzają się w szemranych spelunach o wyszukanych nazwach, gdzie krwawą forsą szasta szemrane towarzystwo. A barmani są równie mocni w główkowaniu, co rozwodnione piwo, które leją do brudnych szklanek. Posłuchajcie więc tej historii, niech zapisze się w waszej pamięci jako tani suchar, który znudzeni życiem przegrańcy opowiadają przy okazji nudnych, pijackich nasiadówek. Scenariusz jest zawsze ten sam. Hawajczyk. Malowany ptak. Kocha zioło i jednorożce. Tylko lokale bywają różne. Śliski Mike. Gładkolicy cwaniak. Zafiksowany na punkcie swojej spluwy i żelu do włosów. Rozdział drugi. Kutas i szklanka. Facet podchodzi do baru i mówi: Barman? Proponuję ci zakład. Barman. Zawodowy szuler. Uwielbia wysokie zakłady i dymanie frajerów. Stawiam 300 dolców, że naszczam do tamtej szklanki. Nie rozlewając ani kropli. Barman patrzy, szklanka stoi o dobre 3 metry dalej. Więc mówi: Chcesz się założyć o 300 dolarów, że stojąc w tym miejscu, naszczasz do tamtej szklanki i nic nie rozlejesz? Facet patrzy na niego i mówi: A tak. A barman mówi: Przyjmuję zakład. Facet: Dobra, zaczynam. Wyciąga interes, myśli o szklance, myśli o swoim kutasie. Kutas, szklanka, kutas, szklanka, kutas, szklanka, kutas, szklanka i ziu! Zaczyna lać. Obszczywa wszystko po kolei. Leje na bar, na stołki, na podłogę, na telefon, na barmana. Naszczał wszędzie, z wyjątkiem pieprzonej szklanki. Barman śmieje się jak głupi. Zarobił 300 dolców. Siki cieknął mu po twarzy. Mówi: Ty pieprzony idioto. Naszczałeś wszędzie, tylko nie do szklanki. Jesteś mi winien 300 dolców. Przepraszam na jedną chwileczkę.
Facet idzie za bar, a tam kilku gości gra w bilard. Jednooki Jay. Niski poziom cukru. Problem z kontrolą gniewu. Uwielbia grać w bilard. Wraca do baru. Proszę, panie barman, $300. A barman pyta, co się tak kurwa cieszysz? Przerżnąłeś $300. A facet na to. Widzisz tych ludzi? Założyłem się z każdym z nich o $500, że naszczam ci na bar, na podłogę, telefon i na ciebie. A ty nie tylko się nie wkurwisz, ale będziesz piał z radości. Rozdział trzeci. Wredny skurwiel. Wystąpili. I'm not good at telling jokes, but if I were in scenariu, your shoes, I'd be listening reżyseria. To it now. And don't you forget zdjęcia to be laughing at the point. Muzyka. Kostiumy i charakteryzacje. Let's get down. Let's get down with it. You knew you would be sorry.